Może zacznę od sprawy kapsuły czasu. Pan wójt tutaj już mówił o tym temacie. Bardzo ważny moment historyczny. Ta kapsuła będzie zamurowana przed pomnikiem, nakryta specjalną płytą z datą z tego dzisiejszego wydarzenia. Ale macie okazję Państwo, żeby tu pod czarnym namiocikiem jeszcze podejść i wpisać się do kroniki albo przekazać jakiś drobiazg. To wszystko się zmieści, bo to jest dosyć potężna taka wykonana ze stali nierdzewnej, pięknie wykonana taka kapsuła, trwała przede wszystkim, może nie jest tak piękna jak trwała. No i będzie zamurowana i z takim przesłaniem do następnych pokoleń, żeby otworzyć ją po 50 latach. Więc okazja taka, żebyście Państwo na kartach kroniki nawet wpisali te swoje emocje, te przeżycia z dzisiejszego wydarzenia. Można tak na gorąco przekazać, że jesteśmy w trakcie takiego bardzo sympatycznego wydarzenia, które ma swoją dzisiaj trzecią odsłonę w historii. Proszę Państwa, patrzę na Mikołaja. On kilka dni temu w kościele u ministrantów był bez okularów. Popatrzcie, jaki wymęczony. Teraz już okulary zaczyna nosić po paru dniach. Strasznie się zmęczy tą podróżą. Dzwoneczkiem nas pozdrawia. Korzystajcie Państwo z oferty przygotowanej przez Koła Gospodyń Wiejskich. Podłopień, Zawadka i Tymbarg jako inicjator, gospodarz, pomysłodawca tej Wigilii. Już zerknę sobie, co też przygotowały Panie na jako poczęstunek, proszę Państwa. Koło Gospodyń Wiejskich w tym barku częstuje barszczem z uszkami. Barszcz z uszkami polecam, bo to takie wspaniałe danie wigilijne, a dzisiaj można go posmakować, a Panie potrafią naprawdę wspaniale to przyrządzać. Oczywiście przypomnę, że przewodniczy kołu Pani Agnieszka Cebula. Pani Zofia Jamrus, Koło Gospodyń Wiejskich z Podłopienia i członkinie, pozdrawiamy serdecznie. Dzisiaj przygotowały kapustę z grochem. Dalej Koło Gospodyń Wiejskich w Zawadce, Pani Przewodnicząca Maria Klimek i sympatyczne członkinie dzisiaj częstują, no jak żeby mogło zabraknąć, zupą grzybową. Pani Maria mi mówiła, że całą jesień chodziły po Łopieniu, po Zęzowie, żeby nas zbierać. No to nie wiem, ile tej zupy tam jest, sprawdźcie, ale chyba bardzo, bardzo dużo. Ale grzyby w tym roku były naprawdę wyborne, więc i ten ostateczny taki, właściwie to można powiedzieć, dzieło Pań pewnie równie wybornie smakuje. Proszę Państwa, chcę powiedzieć o dwóch bardzo ważnych stowarzyszeniach, które w tym parku działają. To jest te stowarzyszenia, które zajmują się niepełnosprawnymi. Remedium, dobrze Państwu znane, i Przystań. Obydwa te dzisiaj stowarzyszenia są tutaj i zapraszamy. Przedszkole samorządowe, ale parafialne, przepraszam, ale wcześniej będzie Mieszko. Wcześniej 3 lata. Możecie być dla niego takim pięknym uzupełnieniem. Możecie się ustawić na scenie. A Mieszka prosimy. Mieszko prosimy na scenę. Zaraz powiem, kto to jest. Niech wejdzie chyba z opiekunem. Zapraszamy. Ale powiem, Remedium i Przystań. Panie z tych stowarzyszeń oferują stroiki świąteczne, więc można te stroiki nabyć, a tym samym wesprzeć działalność tych stowarzyszeń. Powiem jeszcze o Kołach Gospodyń Wiejskich, proszę Państwa, że sprzedają, do sprzedania, do nabycia są następujące, proszę Państwa, takie świąteczne, których nie trzeba później w domu wykonywać, rarytasy. Uszka, krokiety z kapustą i grzybami, pierogi z kapustą i grzybami, pierogi ruskie, pierogi ze, niam, niam, ze śliwkami, kapusta kiszona w słoikach, zakwas buraczany i bardzo różne rodzaje ciast. Wyborne, bo już sam skosztowałem. Przyznam się nieskromnie, że nie miałem taką okazji. Bardzo dziękuję Panią z KGW Tymbark. Mieszko, nasz Mieszko,